akceptujesz się? No cóż, czasem też mam z tym problem. Ale ogromny problem mają z tym nasze dzieci, młodzież. Dlatego tak ważne jest, żeby uczyć je samoakceptacji i żeby promować piękno bez filtra. I am enough. Jestem wystarczająca. Napis na koszulce na to wskazuje. A jak jest? Różnie. To nie jest tak, że w 100% się akceptuję i że zawsze się akceptowałam. Pamiętam wiele momentów w moim życiu, kiedy byłam naprawdę pogubiona i kiedy zupełnie się nie akceptowałam. Kiedy dorastałam i dojrzewałam, czułam się brzydka, kanciasta, czułam się nieatrakcyjna. Pamiętam ten moment też, kiedy urodziłam dziecko i byłam taka spełniona w tym, że to dziecko urodziłam, że mam córkę, a jednocześnie patrzyłam na siebie w lustrze i w ogóle nie akceptowałam tego, jak wyglądam. Próbowałam zmieścić się w moje dżinsy i brakowało mi tyle, żeby się w nich zapiąć. I naprawdę dużo czasu zajęło mi, żeby przepracować to sobie w głowie. Jest wiele takich momentów w naszym życiu, że czujemy się niewystarczający. Dlatego twierdzę, że warto o tym rozmawiać i warto nad tym pracować. Warto dać sobie czas i warto dać sobie przestrzeń, ale to, co możemy zrobić też jeden dla drugiego, to wspierać i nie oceniać, bo to ocenianie bardzo boli i potrafi zostawić ranę na całe życie. Osoba, z którą dzisiaj będę rozmawiać, ma nazwisko Chmura. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo Asia Chmura nie ma z chmurą nic wspólnego. Jest jak promyczek słońca na bardzo pochmurnym niebie. I za każdym razem, kiedy mam przyjemność z nią rozmawiać, to akceptuję siebie i świat dużo bardziej. Kiedyś się nie akceptowała. Zapytana na terapii, co najbardziej lubi w swoim ciele, odpowiedziała, że paznokcie. Bo tylko to przyszło jej do głowy. Ważyła 39 kg, chorowała na anoreksję. Potem przez lata zmagała się z bulimią. Pokonała to. Skończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a dziś dzieli się wiedzą i doświadczeniem z klientami indywidualnymi i biznesowymi w temacie autentyczności, poczucia własnej wartości i odwagi. Joanna Chmura. Asiu, droga. Czy czujesz się wystarczająca? Bo że jesteś, to ja wiem, ale czy czujesz się? Bardzo dobre rozróżnienie, to po pierwsze. A po drugie, ja czuwam się, bywam w takim poczuciu bycia wystarczającą. Taka, jaka jestem, jestem okej i mogę się rozwijać. I mogę się w jakimś obszarze rozciągnąć, w jakimś obszarze skurczyć. Nie tylko mówię o cielesności, ale mówię też o takim na przykład mentalnym, żeby poszerzać siebie, poszerzać swoje horyzonty, poszerzać swoje marzenia, żeby ciągle się rozwijać. To co z wyglądem? Ach, muszę wziąć głęboki wdech. Jak skręcamy w tę krainę, to wymaga głębokiego wdechu. Dlaczego? Bo ja w wieku 16 lat zachorowałam na anoreksję, a potem to się przerodziło w bulimię. To znaczy próbując wrócić do zdrowia, uwikłałam się właśnie w bulimię. Jak zaczyna się anoreksja? U mnie zaczęła się na obozie tanecznym. Ja trenowałam taniec towarzyski. Zaczęłam rejestrować, jak wyglądają te starsze dziewczyny. I że one są takie piękne i takie zgrabne i takie smukłe i w ogóle i w ogóle. No i odnoszące sukcesy siłą rzeczy, no bo one dłużej tańczyły też, więc zdobywały sukcesy. Ja sobie zaczęłam linkować to, że być może odnoszą sukces dlatego, że tak wyglądają. Chciałam się upodobnić do nich i patrzyłam, ile jedzą. I dosłownie było tak, że jeśli mieliśmy na przykład, nie wiem, 4 kromki chleba na osobę, ja widziałam, że dziewczyny jedzą po 2, to ja te 2 odsuwałam. I tak stopniowo wróciłam z tych wakacji dosłownie parę kilo szczuplejsza, niewiele jeszcze, ale na tyle dużo, że już świat zewnętrzny zaczął to zauważać. I dostałam tyle pochlebnych słów, że złapałam wędkę. Chudne lubią mnie. Chudne jestem bardziej, zauważają mnie. Chudne, czyli to odpowiadało pewnie na wszystkie moje potrzeby, które miałam w jakiś sposób być może niezaopiekowane. No i potem to już była prosta droga. Z każdym kilogramem, utraconym kilogramem, czułam, że zmierzam w jakimś
jakby w kierunku jakiejś idealnej krainy właśnie miłości wszystkich do mnie i mnie samej do siebie, chociaż ta kraina nie istnieje. To jest trochę jak taka iluzja, która nam się pokazuje. Ja zmierzam w tą stronę, ale żaden kilogram, a doszłam do 39, mając ten wzrost, który mam teraz, dawał mi taką iluzję, że spotkam miejsce, w którym siebie pokocham, a wcale tak nie było. Czy anoreksja i w ogóle zaburzenia odżywiania to nie jest też coś, co sprawia, że masz poczucie kontroli nad własnym ciałem, że jest tyle obszarów, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, ale to, co naprawdę mogę zrobić, to zapanować nad moim ciałem. Czy jest też takie źródło? Ja znałam różnice kaloryczne między rodzajami olejów, między rodzajami chleba, że to mi dawało takie poczucie właśnie takiego, wiecie, taka wielka konsola kaloryczna i ja tutaj dodawałam, kalkulowałam i miałam takie poczucie, aha, wiem ile. Łącznie z tym, że kiedyś zapytałam mojego cudownego kolegę, który był świetny z matematyki, na przerwie pamiętam, że podeszłam do niego i taka uwikłana w te kalorie, podchodzę do niego i mówię, słuchaj, Daniel, 3 zadania z matematyki rozwiązane, to ile by to było kalorii? W sensie, ile mózg, myślisz, spala kalorii w trakcie rozwiązywania takich zadań? Ja do takiego miejsca doszłam w potrzebie orientowania się, ile jedzenia wkładam, a ile potrzebuję, żeby schudnąć. Dodajmy też, że jest to choroba śmiertelna, choć bardzo często bagatelizowana, szczególnie przez osoby, które nigdy tego nie doświadczyły. Sama powiedziałaś, że ważyłaś 39 kilo, czyli można powiedzieć jak... Jak mój pies. Malamut. Okej. Okay. A przyszedł potem, w sumie niedługo potem, moment w swoim życiu, że ważyłaś 70 kilogramów i wpadłaś w kolejny problem związany z zaburzeniami odżywiania, mianowicie w bulimię. Mhm. No właśnie, nawet nie będę próbowała tego definiować, bo pewnie zrobisz to lepiej. Jeśli ja bym się dalej była chora na bulimię i miałabym z tobą tę rozmowę, to pewnie rano przed tą rozmową i po tej rozmowie miałabym jakiś w sobie rodzaj takiego, teraz to już jest ekscytacji, ale wtedy miałabym jakiegoś lęku, napięcia, strachu i musiałabym sobie to jakoś pomóc zredukować i wtedy sięgałabym po jedzenie właśnie. Zjadłabym coś, a potem bym szybko się tego jedzenia pozbyła. I to cokolwiek, tak? Cokolwiek. Może być chleb, ciastka, zresztą... Kiełbasa, ryż, mleko. Tak, czytałam twoje artykuły, w których pisałaś, że po prostu wrzucałaś w siebie kompulsywnie właśnie zupełnie przypadkowe pokarmy, po to tylko, żeby za chwilę je zwymiotować albo się przeczyścić, tak, i pozbyć się tego. Albo ćwiczyć tak intensywnie, żeby właśnie tą wyrównać kaloryczność. To, co zabiera bulimia względem anoreksji, jest właśnie to poczucie kontroli, bo wtedy tracisz totalnie kontrolę. To trochę jak taki grzyb, który tak, wiecie, w jakichś takich pomieszczeniach nieprzyjemnych, wilgotnych narasta i że nie tylko moje ciało wydawało mi się obrzydliwe, ale mój mózg mi się wydawał obrzydliwy. Relacje, które budowałam, myślałam, że buduję źle oczywiście. I to do tego stopnia upośledza sposób myślenia o sobie, że ja śmieję się, że poszłam na studia psychologiczne, bo chciałam sobie, wiecie, sobie załatwić różne sprawy. Potem się dowiedziałam po pierwszym roku, jak wyleciałam, że tam się nie załatwia swoich spraw. Tam się uczy o człowieku, a swoje sprawy załatwia się na terapii. Więc wyleciałam po tym pierwszym roku właśnie dlatego, że ja nie mogłam się skupić, nie mogłam się uczyć. Cały czas jakby uwikłana w tą bulimię, nie zapamiętywałam dobrze, wylatywały mi te informacje. Więc to tak trochę jak warkocz, tkały się taka myśl o mnie samej, że jestem po prostu do dupy. Wróciłaś na tę psychologię. Tak. Skończyłaś studia psychologiczne. Pracowałaś już w zawodzie. Mhm. Pracowałaś w HR-ze, tak, w zasobach ludzkich. Za granicą, w Holandii, w świetnej firmie. I wciąż chorowałaś na bulimię. Tak. Bo o ile anoreksja to był rok, o tyle bulimia, z tego co wiem, 8 lat. I to był bardzo długi proces wychodzenia z tej choroby. Tak, z bulimii wychodzi się raczej powoli. Mój proces zdrowienia polegał na tym, żeby te momenty, w których chciałabym się najeść i potem zwymiotować, nauczyć się je przeżywać inaczej. To znaczy, jeśli to była złość, to nauczyć się w ogóle akceptować to, że czuję złość, a potem ją wyrazić, a potem też powiedzieć o swoich potrzebach. I co jakiś czas mi się to udawało, a co jakiś czas mi się nie udawało. I jak moją pierwszą pracę w ogóle dostałam w Holandii, właśnie w rekrutacji, w super firmie. Pracowaliśmy, mieliśmy biuro w Amsterdamie, w Singapurze, ja mieszkałam w Amsterdamie. Na zewnątrz wyglądało wszystko, wiecie, po prostu pięknie, cudownie, w ogóle skończyła studia, 2 języki, w ogóle. A ja każdego jednego dnia mierzyłam się z tym już niekoniecznie z objawami, w sensie, że te objawy rzeczywiście one znikały, w sensie zastępowałam je zdrowszymi mechanizmami, ale to uczucie, że jestem po prostu beznadziejna
taki mecham jak trochę burza, która już odchodzi, ale jeszcze została, ze mną było. I to trwało. I to jest też taki trudny moment na przykład dla relacji, jeśli się jest w jakiejś romantycznej relacji dla tego partnera czy partnerki, że to jest też taki trudny czas. Ale potem stopniowo i jeszcze dodam stopniowo, wróciłam do zdrowia. To ile ważysz teraz? Nie wiem. Właśnie zarzuciłam już od tamtego czasu, nigdy się nie ważyłam. Świetne. To ja ci powiem o pewnym eksperymencie, który dosyć niechcący przeprowadzam w swoim życiu. Przeprowadziłam się do nowego mieszkania. Pan stolarz miał mi przywieźć lustro w ramię i wciąż tego nie zrobił. I mieszkałam już parę miesięcy w tym mieszkaniu i zorientowałam się, że nie mam lustra. Nie robię tego, co było częścią naturalną mojego życia, czyli że wstaję rano, patrzę w lustro, tak? Zresztą wchodzimy do łazienki wielokrotnie w ciągu dnia. Przestałam się oglądać. I wiesz co? Nie brakuje mi tego. To jest niesamowite. To może być uwalniające, że to daje nam takie uczucie jakiejś wewnętrznej swobody, choć lustra same w sobie nie są złe. To tak jak nie wiem, jak z alkoholem. On sam w sobie nie jest zły, tylko sposób użytkowania tego. Śmiem twierdzić, że nigdy w historii ludzkości człowiek nie oglądał się tak często. Wiesz, ty tak. Wyjmujesz telefon, czasem nawet, żeby zobaczyć, jak wyglądasz, ale często, żeby zrobić sobie zdjęcie. Potem błyskawicznie, jak się okazuje, ludzie zaczynają to zdjęcie przerabiać, zanim zamieszczą je na przykład w social mediach. Mówię ludzie, ale to w przerażający sposób dotyczy nastolatków, bo trafiłam na takie badania przeprowadzone na zlecenie firmy DAF. 80% nastolatków zmieniało swój wygląd filtrami, zanim skończyło 13 lat. 80%. Absolutnie mnie to przeraża. 52%, ponad połowa, twierdzi, że filtry to część ich codziennego życia. 1/3 zawsze zmienia coś w swoim wyglądzie, zanim opublikuje zdjęcie. To znaczy, to jest taki format, takie medium, którego wcześniej nie było, więc oni się tym trochę, myślę, po prostu bawią i ciekawią. Nie dziwi mnie fakt, że oni i one po to sięgają. Niepokoi mnie natomiast to, że to się bierze z takiego miejsca, że muszę komuś dorównać. Czyli z miejsca deficytu, lęku, że jestem niewystarczająca. Albo cy. Cytat z Joanny Chmury. Nie mamy wpływu na to, jak odbiorą nas inni. Choć często wydaje się nam, że ubraniem, wagą, makijażem, samochodem czy medalem na szyi zaskarbimy sobie czyjś szacunek i podziw. Nic bardziej mylnego. Ludzie będą odbierać nas poprzez takie filtry, jakie sami noszą, a my nie mamy na tym wpływu. Mamy za to wpływ na swoje własne filtry i na to, jak patrzymy na siebie. Czyli mówiąc krótko, czegokolwiek nie zrobimy, to nie znaczy, że będziemy odebrani tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niestety nie mamy wpływu na to, jak nas odbiorą inni, co powiedzą, jak nas ocenią. I jednocześnie nie przeszkadza nam to próbować tym zarządzać w taki sposób, żeby jednak mieć wpływ, chociaż taką iluzję wpływu. 1/5 dzieciaków opuściła lekcje w szkole przez negatywne komentarze na social mediach, na swój temat. W dobie pandemii stało się to chyba jeszcze większym problemem, bo słyszę o dzieciakach, które w ogóle odmawiają włączenia kamerek w trakcie odbywających się lekcji. Zresztą oby szkoły zostały w szkołach, tak? I już te online'y przestały być naszą codziennością. Natomiast to ujawniło jeszcze zupełnie inne wyzwania, które przed nami stoją. Ta ekspozycja i porównywanie się, które automatycznie się dzieje, bo jak mam całą klasę, czy całą firmę, czy co jakby te osoby, które się spotykają, zestawiają się ze sobą te twarze, a nasz umysł jest skonstruowany, czy jest ewolucyjnie przystosowany do tego, żeby szybko robić taki benchmark. Fajne, niefajne, lubię, nie lubię. Dawniej to było bezpieczne, niebezpieczne, jak żyliśmy dawno, dawno temu, a teraz jest zestawianie ze sobą i porównywanie tych jakości. Ale też, co ciekawe, ponieważ te twarze zazwyczaj są bardzo blisko, ten ekran, na który patrzymy, jest bardzo blisko, to jest to taka sfera tak intymnego kontaktu, która się dzieje tylko w dwóch sytuacjach. Albo agresji i przemocy, czyli ktoś chce mi zrobić krzywdę, albo intymności i seksualności. Więc teraz, jeśli ja patrzę na ten ekran, gdzie są te wszystkie twarze, one są bardzo blisko, to nasz układ nerwowy jest w takim jeszcze pobudzeniu i w takim analizowaniu, nieświadomie zupełnie. I mówię o tym dlatego, że to jest szalenie kosztowne właśnie dla układu nerwowego, więc dużo osób mówi, że jest tak zwane Zoom fatigue, czyli takie zmęczenie obcowaniem z tym światem online. Ale jest też coś takiego jak Zoom boom, czyli zjawisko polegające na tym, że gabinety chirurgii plastycznej przeżywają oblężenie, bo
nagle, przyglądając się sobie przez cały dzień, dostrzegamy tyle, że chcemy to zmieniać. Tak. I nie tylko wzrosła sprzedaż puzli, jak się okazało w zeszłym roku, ale też sprzedaż biżuterii, zegarków, czyli rzeczy, takich ornamentów, które możemy sobie tutaj pozakładać, bo tylko tyle jestem widoczna. Czyli nie mogę już podjechać, nie wiem, nowym samochodem pod biuro i wszyscy zobaczą, o, Asia ma nowy samochód, fajnie. Tak, albo mieć fajnych butów. Albo butów, albo torebki. Znaczy możesz, ale nikt tego nie widzi. Właśnie, mogę tak postawić sobie obok siebie. Ale właśnie zegarki, biżuteria poszybowały. Więc żyjemy w czasach, kiedy podlegamy non-stop ocenie, kiedy sami siebie oceniamy. Zastanawiam się też, skąd taka potrzeba w ludziach, żeby werbalizować swoją opinię na czyjś inny temat. Bo ja wychodzę z założenia, że jak nie masz nic do powiedzenia, co jest życzliwe, wspierające, dobre, fajne, to może w ogóle warto nie mówić. Natomiast cała przestrzeń internetowa też dała takie przyzwolenie, żeby mówić. Fajne, niefajne. Ładna, brzydka, gruba, chuda. Dlaczego? Dlaczego mamy taką potrzebę? Po co? Ja, patrząc na różne osoby, w tym wypadku na przykład kobiety, jest duże prawdopodobieństwo, że ocenię ten obszar, na przykład ciała kobiecego, co do którego sama mam wątpliwości u siebie. Więc jeden z powodów to jest rzeczywiście poszukanie jakiegoś obszaru, w którym będę trochę lepsza niż ta osoba na zdjęciu. Czyli znowu próbujemy jakiś deficyt w sobie zasypać, chociaż jest to daremne, bo to tak nie działa, ale zasypać jakimś komentarzem czy uszczypliwością wobec jakiejś innej osoby. Jest też coś takiego, co się nazywa taką emocją, która nazywa się zazdrość, która tak naprawdę jest o tęsknocie za czymś. Sama ocena jako zjawisko, ona nie jest jakoś wymysłem, wiecie, tego stulecia, tylko my jako człowiek potrzebujemy się ze sobą zestawiać. Tyle tylko, że skala tych zestawień teraz jest taka, bo my mamy dziennie, nawet nie wiem, jakie są statystyki, ale dziennie to scrollujemy setki tych zdjęć, więc dawniej porównywaliśmy się, nie wiem, czwartki, piątki, w soboty na urodzinach, imieninach, imprezach, a teraz możemy to robić od 7 rano w poniedziałek, więc ta skala, myślę, nas wszystkich przytłoczyła. Próbuję promować takie hasło, wspieram, nie oceniam, tak? Znaczy, żeby powstrzymać się jednak przed wyrażaniem komentarzy, ale jest to piekielnie trudne, bo jak budować w takim świecie akceptację? Najpierw zaakceptować siebie, czyli jeśli ja chcę wyposażyć swoje dzieci, czy chcemy wyposażyć swoje dzieci jako rodzice w taki stosunek życzliwy do samych siebie, to one najszybciej się nauczą, widząc nas. To jest praca jak każda inna. Uczę się do siebie mówić tak, jak mówię do osób, które kocham. Czyli jeśli mi to pomaga sobie przeklikiwać, jeśli ja mam siostrę Agnieszkę, bardzo ją pozdrawiam, chciałabym powiedzieć Agnieszce, że nie wiem, masz gruby brzuch, bo tak mówię do siebie na przykład, albo masz, nie wiem, dziwny nos, bo tak mówię do siebie, to w życiu bym tego nie powiedziała. W sensie, że jest we mnie taki rodzaj czułości, życzliwości, miłości, niezależnie od tego, jak ten brzuch wygląda, wszystko jedno, ale nie obdarzyłabym, nie dałabym jej w koszyczku takiego komentarza. I teraz sobie myślę, dobra Asia, to jeśli tak byś nie zrobiła jakby z koleżankami, przyjaciółkami, ze siostrą, to dlaczego robisz to sobie sama? Więc jak staję przed tym lustrem, są te dni, kiedy nie bywam wystarczająca i staję i myślę, myślę, o nie, wróć kochana. Wracasz tam i mówisz, hej, jest okej, pamiętasz, lubię swoje nogi, nogi są fajne, a was po prostu tam, nie wiem, ręce, dłonie, wszystko jedno, co się tam, policzki, akceptuję takim, jakim jesteście. Jeśli ja nie zauważę, jak ja siebie komentuję, jak ja siebie oceniam, to niepostrzeżenie to jest trochę jak w krwiobiegu tam jest, jak taka toksyna. Więc to trzeba budować świadomość, zauważać i potem nawet na poziomie języka po prostu zmieniać. Słowa mają moc, tak? Że to jak nie tylko myślimy o sobie, ale jak mówimy o sobie, jak werbalizujemy to, jak się czujemy, że to też może jednak dać rezultat. Ale jest jeszcze kolejna rzecz, to jest właśnie to, jak innym pozwalamy mówić o nas. Jak asertywnie stawiać granice? Granice to jest takie, metaforycznie używając tego określenia, to są takie, to nie jest mur, to nie jest odgrodzenie się, tylko to jest taka, nie wiem, czy są jeszcze takie granice, taki szlaban, który wpuszcza, wypuszcza, wpuszcza, wypuszcza. I do nas należy decyzja, kogo ja wpuszczę, a kogo ja właśnie nie wpuszczę. Czyli jeśli ktoś mnie, nie wiem, skomentuje jakoś, to czy to jest dla mnie okej, czy czuję się z tym okej, czy nie jest okej. Jeśli nie okej, to mam prawo powiedzieć, mam prawo na przykład tego nie słuchać, albo mam też prawo poprosić tę osobę, jeśli to jest na przykład w naszym otoczeniu rodzinnym i nie da się, wiecie, nie wiem, zablokować użytkownika na Instagramie, bo się urodził. Babci. Albo rodzica, no co gorsza. Tak, to poprosić, żeby tego nie robili, albo nie robili tego w taki sposób. I to jest bardzo trudne, bo
Bo wyobraźcie sobie systemy rodzinne, mówiąc językiem psychologicznym, które przywykły do jakiegoś sposobu komunikacji na Wigilii. Tak? Ja na tą Wigilię i mówię, mamo, potrzebowałabym, żebyś nie mówiła do mnie tak o tych kolorach, to jest mój wybór, bla, 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 bla. No, to dla tych... Powiedzmy też, że dotyczy to wielu innych aspektów. Tak, nie tylko tego, jak wyglądasz, ale tego, jak masz żyć. Tak, tak. Tak. Że kiedy mąż, kiedy dzieci, tak. Kiedy awans w pracy. Tak, więc jakby zaczęcie... do decyzji o tego, że mogę mieć granice, stawiam te granice, a potem komunikuję światu zewnętrznemu te granice. Uprzedzam, że na początku, szczególnie w tych systemach takich zastałych, które funkcjonują, może być trudne, może być uśmiewane, może być, a co się teraz Martyna coś odwidziało? Zawsze mogliśmy mówić na ten temat, a teraz to po prostu jakaś jesteś taka naburmuszona, że tam będą takie komentarze. Ale niech nas to nie zraża, że ten system się dostosuje po jakimś czasie. On się jakoś tam dąży do jakiejś równowagi, więc oni się być może nauczą, albo my się nauczymy tym nie przejmować. Kiedy czytam taki pełnie beznadziejny i bezpodstawny hejt w internecie na mój temat, szczególnie dotyczący wyglądu, bo to jest taka rzecz, którą nie jesteś w stanie dyskutować, prawda? Bo to jest rzecz czysto subiektywna. Ktoś tak po prostu pisze, ale jest gruba, rozlazła, obleśna, po prostu zdejmijcie ją z wizji. Mhm. To dlaczego mnie to dotyka? To znaczy, że żyjesz, chciałoby się powiedzieć, że czujesz, że się nie uzbroiłaś. Brené Brown mówi o uzbrojeniu swojego serca, bo mogłabyś iść przez życie, wiecie, z takim sercem, które jest ubrane w taką zbroję i po prostu... Ale robiąc to, uzbrajając swoje serce, nie miałabyś kontaktu ze swoją czułością, z miłością, z kreatywnością, z innowacyjnością, z poczuciem takiej wewnętrznej odwagi, że odcinając dostęp kontaktu drugiego serca z sercem, odcinasz sobie dostęp do tych wszystkich rzeczy, którymi tęsknimy. A ty nie chcesz sobie tego poodcinać, więc będziesz narażona na coś, co Brené nazywa, to jest taki stan, który się nazywa, Brené Brown z Uniwersytetu w Houston, żeby nie było, który się nazywa vulnerability, czyli taka gotowość do odsłaniania swojego serca. Nawet pokazuje w języku migowym. Są dwa takie określenia na słowo vulnerability. Jeden to jest właśnie to, czyli odsłaniasz swoje serce, a drugie to jest to, że masz miękkie kolana. I to jest właściwie połączone jedno z drugim, bo jak ty pokazujesz jakieś swoje zdjęcie, czy występujesz, czy zabierasz głos, czy wyrażasz jakąś swoją opinię, to odsłaniasz swoje serce i jednocześnie masz miękkie kolana. Dlaczego? Dlatego, że stan vulnerability ma w sobie trzy cechy. Ryzyka, niepewności i konieczności mierzenia się emocjami. Czyli czujemy niepokój związany z tym, że jak ludzie na to zareagują, bo po prostu czujemy. I to jest normalne. Co w twoim życiu było niemożliwego? Albo ktoś ci mówił, że jest niemożliwe. Gdzieś o tym przeczytałaś, a jednak stało się jak najbardziej możliwe. Przychodzą mi dwie rzeczy. Jedno to ja sama myślałam, że jest niemożliwe wyjście z zaburzeń odżywiania. Że był taki moment, kiedy ja... Myślałaś, że się nie podniesiesz z kolan. Budząc się rano, przeklinałam Boga za to, że każe mi się budzić kolejnego dnia. Że ja chciałam umrzeć, bo życie z bulimią jest bardzo trudne. I wydawało mi się, że ja nigdy z tego nie wyjdę. Ale ktoś miał inny plan na to. I udało mi się. To jest jedna rzecz. Mm-hmm. Dlaczego mówisz udało mi się? A jak mogę powiedzieć? Zrobiłam to. To prawda. To prawda. Wiesz, mówiłaś o tym ostatnio. No, rozmawiałyśmy o tym, że słowa mają wielką moc, więc jak mówisz udało się, to by znaczyło, że to jest czysty przypadek. A to, że mówisz zrobiłam to, oznacza, że ty to zrobiłaś. To prawda. Więc weź odpowiedzialność za swój sukces, moja droga. To prawda. A druga rzecz, o której nie pomyślałam, a się wydarzyła, niemożliwe, nie istnieje, to jest współpraca z Brené Brown. Ja na książkę trafiłam pierwszy raz w 2010 roku chyba, a w 2021 współpracuję z nią. Jeśli jesteśmy przy Brené Brown, a no jest ważną osobą dla ciebie i zresztą jest świetną badaczką, jest mówcą motywacyjnym i inspiratorką. Wydała wiele książek i nie wiem, czy pamiętasz, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy. Podarowałaś mi jej książkę właśnie. Pamiętasz, jaka to była książka? Z wielką odwagą. To była książka. A dlaczego właśnie tę wybrałaś dla mnie? Ta książka mówi o tym, że my w ciągu swojego życia wychodzimy na tak zwane areny. Wyobraźcie sobie taką antyczną arenę jakąś. To ona ma tą scenę, na którą się wychodzi, ale dookoła jest jeszcze widownia. I część tej widowni zajmują głosy wspierające, które ona tam roboczo nazywa empatią i self-compassion. To są kibice, to są nasi bliscy, przyjaciele, osoby, które nas kochają, koledzy, koleżanki z pracy, którzy nam kibicują. I my sami, self-compassion, czyli my sami możemy sobie dawać taką czułość. Ale też jest taka część tej
widowni, która nazywa się sekcją krytyczną. I tam siedzą stereotypy, przekonania, tam siedzą też krytycy zewnętrzni, którzy mają na przykład inny pomysł na to, jak spędzać, nie wiem, wakacje i mówią, albo inny sposób życia, więc komentują nasz sposób życia. Krytycy wewnętrzni też tam siedzą? Oczywiście. No, mają takie swoje specjalne miejsca, tutaj zarezerwowane bilety na cały sezon mają wykupione. I teraz, jak ja, czy ty, czy te osoby, które nas słuchają, odważają się i wychodzą za arenę, to będzie tak, że będą te głosy krytyczne. Ja nawet zdałam sobie sprawę w tym momencie mojego życia, że ja nie mam zewnętrznych krytyków. Że ja obsadziłam po prostu krytykiem wewnętrznym wszystkie miejsca. Że ja tak bardzo byłam krytyczna wobec siebie, że nawet nie potrzebowałam tych zewnętrznych. I na czym polega ta nasza jakby praca, do której teraz zapraszamy też dzięki tej rozmowie? Do tego, żeby nie wejść na tą arenę i scenę, mieć świadomość tego, że te głosy krytyczne będą, ale nasza siła bierze się z tej części empatii, self-compassion, czyli potrzebujemy w naszym życiu mieć osoby, które będą nas, chociaż przynajmniej jedną, psychologicznie się mówi, że przynajmniej jedną osobę, która nas otoczy czułością, życzliwością, nie będzie oceniająca, będzie wspierająca. I to jest jedno źródło siły, czyli inni ludzie. Ale równie ważne jest to self-compassion, czyli ta czułość i życzliwość do siebie. Trochę jak ta szklanka. Jeśli sobie wyobrazicie, że ta szklanka nie miałaby dna, to ja bym mogła nalewać do tej szklanki, wiecie, moją kolejną Holandię, kolejny projekt, piąty język, siódme studia i szuka, i jakby i myśleć sobie, dobra, to się wreszcie zapełni i poczuję się pełna. Ale to się wszystko przelewa, dlatego że nie ma podstawy, którą jest właśnie akceptacja tego, że mam w sobie piękne cechy i brzydkie cechy. I ta akceptacja tego aktualnego status quo jest punktem wyjścia. Zresztą Jung, kultowa postać w psychologii, powiedział, że dopiero mogę zmienić to, co sobie uświadomię i zaakceptuję. I to było dla mnie najtrudniejsze, jak właśnie wkładam teorię w praktykę, to myślę sobie, zaakceptuję moje ciało, jak będzie tam jakieś, nie? A on mówi, nie, właśnie odwrotnie, zaakceptuj swoje ciało teraz i zobaczysz, że ono w jakimś sensie się zmieni. I tak było, słuchajcie, doszłam wreszcie do takiego, czy bywałam w takim momencie, w którym zaczynałam wierzyć Jungowi i to tak jest, że to moje ciało się bardzo zmieniło samo w jakimś sensie. Że ja nie musiałam już pilnować tego jedzenia, nie musiałam uprawiać sportu. Znaczy dalej lubię i uważam, że to jest ważne i jedzenie jest w ogóle, wiecie, całą sztuką i sport jest super i tak dalej. Ale nie robiłam tego po to, żeby to ciało zmienić, tylko trochę jakby się spotkała ze swoim ciałem obok tu siedzącym i mówię, aha, takie jesteś. I ona tak, już na mnie każe tyle biegać, to same sobie tak porządzimy. I to ciało się, wiecie, tak jakoś jest bliższe, myślę, mojej prawdy. Jest wiele osób, które są w teorii świetne. Tylko teraz powiedz mi, tak wiesz, tak szczerze, z głębi serca, jak kobieta kobiecie, jak to do cholery zrobić? Ja trenowałam kiedyś taniec towarzyski i może ta metafora nam się jakoś przyda tutaj, że żeby się nauczyć jakiegoś nowego kroku albo poprawić jakiś krok, którego już jakby sobie zinternalizowałam, którego już się nauczyłam i przychodzi nauczyciel i mówi, Asia, ten krok trochę trzeba inaczej. To ja się muszę najpierw oduczyć tego starego i zastąpić to czymś nowym. I pomiędzy jednym a drugim jest taka przestrzeń, taka pusta przestrzeń nicości. Czyli ja już zarzucam ten stary sposób myślenia, ale jeszcze nie mam tego nowego właśnie praktycznego zastosowania tego, o czym mówimy. Więc jestem takim, dobra, wstaję rano, miałam na siebie nie mówić, nie krzyczeć na siebie, to co mam na siebie mówić. I tu z pomocą przychodzą te wszystkie, wiecie, takie plakaty inspirujące, inne osoby, zdjęcia. Ja obudowuję się, wspieram się, taką mam konstrukcję sobie wymyśliłam wspierającą psychologiczną, na te momenty, kiedy mój krytyk wewnętrzny chce mi ze mną tak się, wiecie, kłócić i argumentować. I wymyśliłam sobie coś takiego, że robię sobie, w telefonie mam taki folder, słuchajcie, który się nazywa, nazywam go sobie wspieracze. I ja tam sobie wkładam print screeny maili, które dostaję na przykład od klientów, z którymi pracuję. Print screen na przykład chociażby tej strony, na której tam wiszę ubrane z tymi innymi osobami. Print screeny SMS-ów, jakieś zdjęcia momentów, które mi przypominają o jakimś sukcesie zawodowym. Żeby w momencie, kiedy ten krytyk wewnętrzny, w piątek wieczorem, kiedy jestem zmęczona, on bardzo często uderza, jak jesteśmy zmęczeni, niewyspani, bo on wtedy tak się panoszy. I on mówi, Asia, no na tym wywiadzie u Martyny, to troszkę tam po prostu mało było elokwencji. Ja mówię, kolego, proszę bardzo. Wyciągam dowody rzeczowe. Rzeczywiście, może mogłam więcej jakichś wyszukanych słów, ale nie wiem, tam coś. I to mnie tak, wiecie, tak otrzeźwia i wraca. Nie chciałabym, żeby ta nasza rozmowa została odebrana tak, że wiesz, żyjemy w Warszawie, trochę w świecie medialnym i cały czas zajmujemy się tylko tym, jak wyglądamy, mówimy o tej akceptacji, o jakichś inspirujących źródłach, które mają polepszać nasze
naszą samoocenę. Ale prawda jest taka, że generalnie kobiety w Polsce, niezależnie od tego, czy to Warszawa, żeby nie powiedzieć Warszawka, czy kobiety, które mieszkają na wsiach, mają bardzo niską samoocenę. Że jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o statystyki, a nasze dzieci, dziewczynki w szczególności, są na ostatnim miejscu w Europie pod względem samooceny. Dlaczego? Powodów może być milion, ale myślę, że sposób, w jaki zostaliśmy wychowani, ma ogromne znaczenie. A w przypadku tych poprzednich pokoleń ta religijność miała znaczenie. Ja wiem, że są różne odsłony i wiem, że są też takie bardzo wspierające narracje, które są pochodną religii katolickiej. Ale to, czego ja doświadczyłam, to zdałam sobie sprawę, że mój pryzmat, przez który mi to pokazywano, był taki, że ciało jest siedliskiem zła. Że ciało jest grzeszne. Że nie można podążać za tym, czego ciało chce, bo ono cię sprowadzi na manowce. No i generalnie, Asiu, pójdziesz do piekła. I jak ja wyrosłam, wiecie, w takim poczuciu, że cokolwiek moje ciało chce, czy chce, nie wiem, bliskości, czy chce po prostu jedzenia, czy chce, nie wiem, łyka wina, to po prostu nie może. Więc odłączyłam się od tego ciała. I może to jest taki jakby zbyt daleko idąca klamra, ale myślę, że może to być pokłosie tego, że ta cielesność jest odłączona. Że my nie jesteśmy nauczone kochać tych ciał, dlatego że one właśnie przez jakimś formacie zostały nazwane jako zło. Ja słyszałam z różnych stron, że chowaj piersi, nie pokazuj tego. W szkole też mieliśmy różnego rodzaju tam takie komunikaty względem dziewczynek, co dziewczynkom właśnie wolno, nie wolno. Więc co wypada, czego nie wypada. Tak, krótkie spódniczki nie wolno. Uważaj, jak idziesz do chłopaków do domu. Że jakaś taka narracja była, jakiegoś lęku wokół seksualności. A nie da się myśleć o swoim ciele dobrze, jeśli ja się go boję. Mieliśmy jedną książkę o seksualności. Michaliny Wisłockiej. I to było źródło dla nas jedyne i właściwie najważniejsze. I chwała Bogu, że było. Ale że myślę, że byliśmy tak wąsko po prostu chowani. Tak bym to powiedziała. Mówimy dzisiaj tyle o wyglądzie, o ciele. A w gruncie rzeczy chodziłoby o to, żeby kobiety w końcu uwierzyły, wszyscy, żebyśmy uwierzyli, że ciało to nie jest rzecz najważniejsza. A jednak ta potrzeba akceptacji na tak bazowym poziomie, czyli tego, jak wyglądamy, jest w nas mega silnie zakorzeniona. No nie oszukujmy się. To są takie sprzeczne siły, które nazwać, bo z jednej strony mówimy, to nie jest najważniejsze, a to jest najważniejsze. To jest taki to fizycznie jest fundament. Ja do ciebie dzisiaj przyjechałam, dlatego że mam ciało, które mi pozwoliło tam zmieniać biegi, kierunkowskaz zdawać w odpowiednim momencie, umysł się połączył, wiedziałam, gdzie jechać, że nie da się funkcjonować. Żyjemy na planecie Ziemia, która jest tak stworzona, że ona ma swój materialny aspekt, więc to ciało jest absolutnie naszym fundamentem. I teraz wiecie, jak to jest. Im bardziej od czegoś uciekamy, tym bardziej ono prosi o głos, o uwagę. Więc chodzi o to, żeby dawać temu ciału tyle uwagi, ile i tam czułości, życzliwości, ile potrzebuje, ale nie więcej. To jest wiecie, klasyczny złoty środek. Czyli tyle, ile potrzeba, a jak robimy więcej, no to ja wam mogę powiedzieć, co się dzieje, jak robimy więcej, bo byłam w tym prawie 10 lat. Więc to chodzi o taką zdrową życzliwość wobec własnego ciała, nie udawanie, że go nie ma, ale też nie myślenie o nim po prostu notorycznie każdego dnia, w każdej sekundzie. Prawda jest też taka, że my się wciąż zmieniamy, także że cokolwiek zaakceptujesz dzisiaj, to jutro już jesteś inna, ponieważ w ciągu jednego cyklu miesięcznego nasze ciała się zmieniają, zmieniają się w ciągu całego naszego życia. No, co by nie mówić, podlegamy też procesom starzenia. Konieczność zaakceptowania tych zmian to jest też jedna chyba z ważniejszych rzeczy, które potrzebujemy, żeby iść przez to życie jednak z radością. Jak mówisz, to przypomina mi się taka sytuacja takiej dziewczyny, która ma chyba 54 lata i na jedne z warsztatów, które prowadziłam, przyniosła swoje zdjęcie tam, jak miała 20 lat. I ona mówi, Paraśka. I ja wtedy myślałam, że jestem brzydka, że jestem nieatrakcyjna, że jestem jakaś tam. Zobacz, jaka to była ładna dziewczyna. Jak ja żałuję, że ja wtedy nie myślałam o sobie to, co dzisiaj myślę o tej dziewczynie, która tam stoi na tym zdjęciu. Wróćmy jeszcze do tej zmiany. Do tej zmiany związanej z procesem starzenia. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Nie wiem, jak to działa, dość magicznie, ale czuję się dzisiaj lepiej sama ze sobą i bardziej podoba mi się sobie, niż kiedy miałam
no, 20 parę lat i miałam obiektywnie chyba więcej powodów, żeby wyrażać zachwyt ewentualny nad moim wyglądem. Jak jest u ciebie? Podobnie. Bardzo podobnie. Bardzo tak samo. I ja mam taką hipotezę, że to się bierze właśnie z tej dojrzałości, czy gotowości do akceptacji siebie taką, jaką jestem. Że wcześniej miałam więcej wątpliwości, więcej jakichś tam na tej arenie będąc, próbowałam się przystosować do różnych wymagań swoich wewnętrznych, ale też jakichś zewnętrznych. Że teraz mam więcej spokoju w sobie i takiej świadomości swojej wartości. Wiem, w jakich obszarach jestem silna, wiem, w jakich obszarach nie jestem silna i wtedy uczę się prosić o pomoc, ale że jest mi dużo lepiej ze sobą teraz niż jak miałam 30, 20 i wcześniej. Jestem w takim miejscu, w którym zawodowo, osobiście, w którym no czuję błogość i wdzięczność. Ja też czuję błogość, wiesz, bo ja czuję zawsze błogość, jak słyszę twój głos. Mm. Zresztą jak jest mi źle i smutno, to ja sobie włączam story to tell by Joanna Chmura. Mm. Polecamy ten kanał na YouTubie i ty masz po prostu taki kojący i cudowny głos, że wiesz, zawsze mnie to dobrze nastraja. Muszę ci coś powiedzieć i wam a propos tego głosu. Słuchajcie, to jest... Jakby pytasz o praktyczne aspekty pracy nad poczuciem własnej wartości i tego bycia wystarczającą. Jak wróciłam do Polski z Holandii, to poszłam na jakiś tam kurs takiego coachingowy. Czyli jak materii mojej, kolejnego narzędzia, żeby wspierać innych w rozwoju. I na tym kursie dostałam informację, że wszystko fajnie, narzędziowo dobrze, wiedzowo dobrze, ale Asia, musisz popracować nad głosem. Że masz taki skrzekliwy, piskliwy, że to może klientom nie pomagać. I no i właśnie i zalecenie dostałam, żeby pójść na jakieś warsztaty wokalne, żeby się z tą sferą jakoś poukładać. Nie poszłam, bo tak się zakotwiczyłam w tym, że mam beznadziejny głos, że nie poszłam. I słuchajcie, to co powiem, jakby po powierzchni ja nic nie zrobiłam z tym głosem, jako jakby ćwiczenia tego narzędzia, natomiast bardzo dużo pracowałam z poczuciem własnej wartości. I mam wrażenie, że ta droga budowania akceptacji do siebie pozwoliła mi odzyskać jakiś swój głos, który przykrywałam tą maską czy zbroją, że ja byłam taką osobą, taką skaczącą, taką zabawiającą wszystkich, chyba takim duszkiem po prostu, który chciał zyskać akceptację innych przez radość i przez taką pełnię. I ten głos był taki wysoki, taki szczebioczący. Czyli przykrywałaś tak, różne niepewność. Swoje, tak, niedociągnięcia w twoim odczuciu. Dokładnie. I praca nad poczuciem własnej wartości, ni stąd, ni zowąd, zaowocowała jakby kontaktem z tym głosem, który teraz już rozwijam świadomie. W sensie staram się nad tym też pracować, żeby go pielęgnować, bo to też jest takie narzędzie moje. Ale to jest bardzo, mnie to wzrusza, jak ktoś zwraca uwagę na mój głos, bo on nie był zawsze taki. Jeśli więcej, to czego w swoim życiu? Miłości. Miłości. To mało masz? Wiesz co... Bo wiem, że jesteś w szczęśliwym związku. Tak, tak. Miłości mam dużo wokół siebie, tylko jest taki mechanizm, który nazywa się sabotowaniem, że tak sobie ucinam tej miłości. I to się bierze, wielu z nas to przeżywa z lęku przed tym, że możemy zostać zranieni. Zawsze miłość, otwarcie się, tak, odsłonięcie jest ryzykiem. Dokładnie. Więc więcej miłości. Zgody na miłość, może to jest to słowo. A jeśli dalej, to? Przed siebie, dalej tą samą stronę. Po angielsku takie piękne słowo, które się nazywa unfold, że jak idziesz tą ścieżką, którą podążasz, to ona ci się jakby odwija, ona ci się pokazuje. Mm-hmm. A kiedyś chciałam wiedzieć tu, tam, to, że wtedy, a teraz myślę, dobra, tam, gdzie idę, tam jest moja droga. Słuchaj, witaj w klubie. Ja kiedyś miałam plan na życie, plan na 10 lat, plan na 5 lat, wiesz, rok, miesiąc i dzień. I ja naprawdę żyłam zgodnie z tym planem. Co więcej, w wielu wywiadach, jeśli stare wywiady ktoś by odkopał dzisiaj, to jakby przedstawiałam to jako mój pomysł na życie i moja recepta na sukces, tak, czymkolwiek ten sukces miał być. I w momencie, kiedy uwolniłam się od tego i zaakceptowałam, że życie przynosi mi znacznie więcej niż mogłabym sobie wyobrazić, bo przecież nie wymarzyłabym sobie takiego miejsca, w którym jestem, bo moja wyobraźnia tak daleko nie sięgała po prostu. Od tego momentu żyje mi się zdecydowanie lepiej. Chciałam ci bardzo, bardzo podziękować za to spotkanie. Za to pierwsze spotkanie, za książkę Brené Brown i za to spotkanie dzisiaj i twój czas. I pomyślałam sobie tak, że na koniec zrobimy sobie zdjęcie. Musowo. Tak. I będzie to selfie, uwaga. Gotowa?
Naprawdę tak źle wyglądam? O nie, wszystko od początku trzeba. dawaj. Uwaga. Proszę. 3, 2, 1. To co? Filtry? No właśnie, narzucamy filtry? Nie. Bez filtra. Piękno bez filtra. No właśnie. Chciałabym, żeby po tej rozmowie chociaż jedna osoba pomyślała, że jest wystarczająco piękna bez filtra, a tym bardziej chciałabym, żeby nasze dzieciaki tak o sobie myślały i nie musiały robić tych wszystkich zaskakujących rzeczy ze swoją twarzą, bo zapytane zresztą, a jak chciałbyś wyglądać, jak chciałabyś wyglądać, bo jednak do dziewcząt głównie kierowano to pytanie, powiedziały tak jak u siebie na Instagramie, kiedy przerobię swoje zdjęcie i nałożę te wszystkie filtry. Wam dziękuję oczywiście za to spotkanie i wszystkim chyba nam życzę przede wszystkim akceptacji. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i robienie przestrzeni takiej wirtualnej na rozmowy o tym, co stanowi fundament dobrego życia moim zdaniem i stanowi o kondycji nie tylko jednostek, ale całych społeczeństw. I to nie są jakby nad wyraz słowa. Myślę, że to, co robisz i robi od lat, nie tylko teraz, pomaga nam, kobietom, a myślę, że nie tylko kobietom, przyglądać się możliwościom. Nie wszystkie będą robić to, co ty, nie wszystkie będą działać tak jak ty, ale pokazywanie jest szybszym sposobem rozwijania niż mówienie, a ty nam pięknie pokazujesz. Bardzo dziękuję. Teraz to naprawdę czuję się wystarczająca. Padło dzisiaj wiele słów, takich, które stanowią dla mnie inspirację do kolejnych odcinków, ale oczywiście, jeśli macie swoje pytania i sugestie, to czekam. Piszcie w komentarzach. Jakie słowo, jaka wartość, waszym zdaniem, jest tą, o której warto rozmawiać?